Czujesz, że świat pędzi, że próbujesz nadgonić i być na bieżąco ze wszystkimi rozporządzeniami, z rynkiem pracy, ze względu na siebie, ale także ze względu na swoich uczniów. Wciąż myślisz o innych, a jeśli o sobie, to głównie przez pryzmat tego, że jesteś nauczycielem, lektorem, wychowawcą. Czujesz się już zmęczona i wypalona. Zmęczony i wypalony. Mam coś dla Ciebie. Zapraszam Ciebie i Twoją radę pedagogiczną na 3-godzinny warsztat pod tytułem Jak skutecznie zbudować nauczycielski dobrostan w zabieganej codzienności. Po pierwsze, zastanowimy się nad zależnościami między dobrostanem a uważnością. Po drugie, weźmiemy pod lupę wszystkie narzędzia, które możemy bardzo szybko zastosować po to właśnie, aby trenować uważność. I będą to narzędzia, które przede wszystkim zbudują Ciebie, ale które w bardzo łatwy sposób możesz przenieść także na lekcje ze swoimi uczniami. Po trzecie, dotkniemy także narzędzi, które pozwolą odkryć Twoje talenty, dzięki czemu odkryjesz swój potencjał i będziesz mógł pracować głównie w swoim stanie flow, czyli w takim stanie, kiedy po prostu zapominasz o całym świecie i robisz coś, co kochasz najbardziej. I w końcu czwarty filar, opracujemy system, taki dedykowany Tobie, dzięki któremu lekko i skutecznie nauczysz się planować swój tydzień z punktu widzenia ważności, a nie pilności. I piąta sprawa, powiemy sobie o takich narzędziach i technikach, które w bardzo prosty sposób można zastosować w codzienności właśnie, dostosowanej do tego, w jakim po prostu rytmie każdy z nas żyje, aby budować codziennie spokój i harmonię i wyrównywać w sobie i poziom energii, i poziom spokoju. W taki sposób, aby czuć się spełnionym w życiu zawodowym i prywatnym. A wszystko to po to, aby przede wszystkim skupić się na sadzeniu piwoni, a nie na gaszeniu pożarów. A o co dokładnie w tym chodzi? Dowiesz się na naszym warsztacie. Zapraszam Cię serdecznie, Ciebie i Twoje grono nauczycielskie.